Siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, ale grudniowego odliczania, ale nie takim zwykłym odcinku, bo dzisiaj mamy 22 grudnia, 2 dni do Wigilii, 2 dni do końca serii, a dziś naprawdę na grubo. Głos do dalszej części odcinka będzie dogrywany, a to z tego powodu, że box, który będę otwierać, mogę wam powiedzieć, bo przecież to zaraz będziecie widzieć, jest to Prizm Panini 2122. No i kupiłem go na spółkę z koleżanką, która do mnie przyjechała, razem otwieraliśmy, no i temu też sobie gadaliśmy normalnie, więc głos będzie po prostu dograny i tyle. Co się jeszcze stało? Przyszła do nas pewna karta. Nie jest to byle jaka karta, bo jest ze Sportingu Lizbona. Ale co w niej jest i co to za karta, to patrzcie to. Przywiozła mi to moja koleżanka oczywiście. Jej się udało to trafić, więc patrzcie to. Mamy autograf z Champions League Daniel Baran-Echea. No coś pięknego. Barangaca. Nie, to się chyba Baranecza czyta. No ale szczegół. Daniel po prostu jest. Trafiło go. Dogadaliśmy się jako tako. Można powiedzieć, że to taki prezent został mi na święta tutaj sprawiony, więc wielkie dzięki. Wszyscy w komentarzu piszą dziękujemy Natalia. Więc co? Możemy ją jedynie zachęcić do nagrywania Pokémonów, bo trochę tego otwiera, a nie chce nagrywać. A myślę, że mogłoby być to dość ciekawe. No i co? Pierwszy autograf, mamy już koszulkę, autograf, teraz jeszcze tylko duel, autograf, no i ta karta z tą ala logo Champions League. No i dzisiaj lecimy sobie, 22 grudnia. Bardzo się szczęśliwy dzień dla mnie. Teraz jeszcze wypakujmy tutaj jakiś autograf i będzie przecudownie. No, jeszcze oczywiście telefony. No dzisiaj bez historii oprócz legendy Alonso. No i co? Widzimy się zaraz w otwieraniu właśnie tego Prizma. Był mega fajny odcineczek, mega kosztowny, no ale co zrobić? Czasami trzeba się poświęcać. No i co? Zapraszam was serdecznie do lajkowania, komentowania i subskrybowania. I dajcie znać w komentarzu, co sądzicie właśnie o autografie. No on wpada jeden chyba na 1500 albo 3000 saszetek, nie wiem jak to dokładnie w tej edycji wygląda. Jest coś fajnego, mega fajna sprawa. No co? Autograf jest już u mnie. Dzięki bardzo, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. I pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę oraz komentarzu. Zapraszam was na grupę na Facebooku. Siemaneczko, cześć! Cześć, siemanko, witam was w boksie Prizm, który sobie otworzymy. Lecimy z tym. Przepraszam, mam lekki kaszel, no ale nic z tym niestety nie zrobię. Taka pogoda. A my otwieramy dziś sobie boksik Prizma, w którym miejmy nadzieję, że coś fajnego wpadnie. Głos jest dogrywany, tak jak mówiłem, ze względu na to, że otwierałem to z koleżanką sobie, więc jakby nie patrzeć, no my sobie tam rozmawialiśmy, a głos dogram, żeby po prostu było. Więc nie będzie niestety reakcji na żywo, ale zobaczycie chociaż co ciekawego wpadło, bo za dużo takich specjalnych boksów z tych droższych kolekcji na polskim YouTubie nie ma, więc stwierdziłem, że coś fajnego też dla was, żeby wam to wrzucić, no i żebyście mogli sobie obejrzeć. No patrzcie, jakie te paczki są grube w porównaniu do paczek kioskowych. No i lecimy, pierwsza saszetka, a w pierwszej saszetce mamy, już widzimy, że tu jest Rashford, z tyłu się kryje. No i kto tu jest? Semedo, Cancelo, będę czytał oczywiście tych lepszych grajków, bo też przelatywałem tych słabszych. Tutaj Inks, Trossard, Zuma, o, Azpilicueta z Chelsea i Martinelli rookie, więc mega fajna karta. A do tego jeszcze czerwony Rico Henry, co się okazało, jest to limit. Potem to sprawdziłem. No i na sam koniec ten Rashford, który był. Myślałem, że to jest limit, mega fajna karta, ale no niestety nie jest to karta limitowana. No ale karta Henry'ego już jak najbardziej chyba do 159 jest limitowana, zgadza się, 159, więc już fajnie, 5 bodajże jest numerowanych kart i 1 auto. No i lecimy z kolejną saszetką, drugą. Co tu będziemy ciekawego mieli? Naprawdę przyjemnie się otwiera takie boksy drogie, no ale nie można ich otwierać za często, bo niestety no kosztują krocie, można powiedzieć. No i lecimy, tutaj nic specjalnego, o, jest Gabriel, jest Romero. I kto tu jest jeszcze? Bachman.
Koper i jest autograf, więc przepraszam, zostawiamy tego boksika na sam koniec. No i lecimy sobie z trzecią saszetką. Mega fajnie, że jest jakby auto. O to mi chodziło. No i kolejna saszetka. Zobaczymy, co tutaj będzie ciekawego. Wood. O, Sadio Mane, to już fajny traf. Hujberg. Sisoko. Firpo. I jest Harry Maguire. Do tego Impact. Oraz Walker Peters z Southampton. No i teraz chyba czwarta saszetka, jak się nie mylę. No i zobaczymy, co tutaj będzie ciekawego. Ciekawe jest cały czas, bo te karty są naprawdę fajne. Newcastle, Everton, Moutinho. Mówię, naprawdę Dele Alli. Coś mega fajnego, tworzyć sobie taki boksik. Cała przyjemność, no ale niestety na taki boks jest około od 800 do 1000 zł, więc no troszkę pieniędzy to jest. Sam kiedyś gdzieś tam za małego nawet nie marzyłem, żeby takie boksy sobie otwierać, no a teraz właśnie to robię. No ale kioskowe kolekcje też cieszą tak samo jak te. Szkoda, że w kioskowych, no znaczy no w Topsie na przykład da się trafić autograf, więc Tops też bardzo przyjemną kolekcją jest, ale mówię, no tutaj mamy ten autograf gwarantowany i zobaczymy, co nam wpadł za autograf. Miejmy nadzieję, że jakaś topka. No a tutaj Kovacic, Nicolas Pepe i Matty Klich. I z tyłu jeszcze do tego jest Kasper Schmeichel na limicie. O, i te karty, które bardzo mi się podobają. Brillance, Anthony Martial. Mega fajne karty, mega fajnie zrobione. W ogóle dla mnie Panini powinno takie wprowadzić legendy jakieś w zwykłych seriach właśnie na takiej zasadzie, bo mega fajnie im to wyszło. Oczywiście nie błyszczące i w ogóle w sensie takie, ale no, bo to kolekcja premium, ale coś podobnego, mega fajny design kart. No i lecimy. Trent Alexander-Arnold, Dinie, Ndombele chyba tam był. Odegaard, przepraszam. Rafinha, Sancho, to już fajnie. Benteke. Kogo tu jest? Adams? Oj, jeszcze nie mam. I Roberts. No i dobra. Jeszcze chyba dwie saszetki. A nie, to była ostatnia. Co ja gadam? No i teraz lecimy z tym autografem. A autograf to jest... Chwila prawdy, to sobie przekręcimy. Wam oczywiście serdecznie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i komentarzu. Zapraszam Was na grupę na Facebooku. Autograf jest to Walker Peters, więc no niestety nie było to nic wow. No ale co zrobimy? Niestety tak to jest z tymi kartami, że raz się trafia coś mega dobrego, a raz się trafia właśnie takiego Petersa. No cóż, ja Wam serdecznie dziękuję. Trzymajcie się, siemaneczko i cześć.